Lekcja pod tytułem Notacja wykładnicza, zwana też niekiedy notacją naukową. O cóż tu chodzi? Pamiętasz, jak zaczynaliśmy uczyć się o potęgach, o, to pokazałem taki przykład i uzasadniałem, że tak naprawdę potęgowanie to jest krótszy zapis mnożenia. Jak mnożymy wiele razy tą samą liczbę przez siebie, no to krócej jest zapisać to w postaci potęgowania. Mam nadzieję, że to Cię przekonało, prawda? Notacja wykładnicza w gruncie rzeczy robi to samo. Ona z dosyć długich liczb, bo na przykład to mamy długą liczbę, sporo zer, tu mamy długą liczbę, małą, ale też wiodących jest sporo zer, pozwoli nam zapisać tą samą długą liczbę krócej. Pokażę Ci na początku, jak to robię, a później wytłumaczę działanie, jeżeli się jeszcze nie zorientujesz. Oto mamy dużą liczbę. Tu na końcu stoi przecinek, prawda? Nie piszemy go, bo za nim nic nie ma, ale wiemy, że on jest. Teraz popatrz, co ja robię. Przesuwam sobie ten przecinek i liczę, o ile pozycji. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma. Tyle razy go przesuwam, aż w końcu stanie za pierwszą cyfrą. Dokładnie za pierwszą cyfrą. O, tu ma się znaleźć. Czyli ile wykonałem, ile bym musiał przesunąć? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. A więc tą wielką liczbę mogę zapisać w ten sposób. Dwa, tenże przecinek, te wszystkie cyfry, które nie są zerami, przepisuję, a następnie piszę jak razy 10 do 8. Bo tych przesunięć przecinka było 8. Dlatego jest 10 do 8. Oczywiście teraz zer nie przepisuję. Właśnie to 10 do 8 jakby zastępuje te zera, choć nie tylko, mówiąc szczerze. Tu mamy taki zapis, a tu taki. Notacja wykładnicza jest zgrabniejsza, krótsza. Naukowcy ją z pewnych powodów uwielbiają. Po prostu dlatego, że na przykład w takich naukach jak astronomia, gdzie trzeba ogromne odległości mierzyć, powiedzmy, od Ziemi do Słońca w metrach, jakby ktoś chciał, to by potwornie duża liczba z ogromną ilością zer wyszła. Oni wtedy używają notacji wykładniczej, zamiast pisać tych gigantyczną ilość zer, to piszą coś takiego, jakaś tam liczba razy 10 do iluś tam, prawda, niekoniecznie do 8. Czyli bardzo duże liczby opłaca się w notacji wykładniczej zapisywać, ale popatrz, bardzo małe też. Tutaj zrobię to samo z bardzo małą. Też będę przesuwał przecinek, tylko tutaj przesuwałem w lewo, a tu będę przesuwał w prawo. Przesuwamy. Jedna pozycja, druga, trzecia, czwarta, piąta. Też ma wylądować za cyfrą, która nie jest zerem, za pierwszą cyfrą. Czyli mamy 2, tenże przecinek i przepisuję cyferki, razy 10, do której? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, do minus piątej. Tym razem do ujemnej, bo to jest bardzo mała liczba. Ale do takiego wykładnika, ile było tych przesunięć przecinka? Ogólna zasada jest taka, jeżeli masz bardzo dużą albo bardzo małą liczbę, którą tu nazywamy jako B, to możesz ją zamienić na iloczyn taki A, gdzie A to jest liczba większa bądź równa od 1, a mniejsza od 10, dlatego ten przecinek ustawiamy za pierwszą cyfrą, czy pierwszą od lewej, czy pierwszą od prawej strony, to zawsze jak tu ustawiamy przecinek, to właśnie ona, ta liczba na pewno jest większa bądź równa 1 i mniejsza od 10 na bank. I razy 10 do potęgi n tej, gdzie n jest liczbą jaką, jak myślisz? Patrz, może być dodatnia, może być ujemna, więc n jest całkowite. Całkowite. To jest liczba całkowita. Ale tego wzoru tak naprawdę nie musisz zapamiętywać. Tu trzeba zapamiętać jakby po co to jest. Po to, żeby był krótszy zapis i jak to się robi. To jest właśnie ilość przesunięć przecinka. Albo w lewo, wtedy do potęgi dodatniej, albo w prawo, wtedy do potęgi ujemnej. I zawsze dziesiątka. Poćwiczmy, żeby to sobie utrwalić. 1400. Tu wszędzie jest takie polecenie. Zapisz w postaci z notacją wykładniczą. Już go nie wypisuję, ale to chyba jest oczywiste. No to proszę bardzo, tu nie mam przecinka, to sobie go dopisuję i patrzę ile razy. Raz, dwa, trzy. Tu ma wylądować, czyli trzy przesunięcia. A więc to jest jedynka, przecinek czwórka, razy 10 do trzeciej. Następny przykład. Tu przecinek i przesuwamy. Raz, dwa, trzy,
4, 5, 6. Tu ma wylądować. Za siódemką. Czyli to jest siódemka, tenże przecinek. Przepisujemy te cyferki, jakie tu były. Razy 10 do której? Raz, 2, 3, 4, 5, 6 do szóstej. Następny przykład. Tenże nasz przecinek. I raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czyli 3, przecinek. I teraz przepisuję. Uwaga, pomyliłem się w tym pierwszym, ale tutaj chcę Ci na jedną rzecz zwrócić uwagę. Popatrz, przepisuję i niestety muszę przepisać wszystko do końca, bo się nie kończy zerem. Tam, gdzie były zera, nie musiałem przepisywać, a tutaj niestety są zera, więc trzeba wszystkie przepisać. Ta trójeczka i razy 10 do... Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 do 8. Czy tutaj w tym zapisie cokolwiek zaoszczędziłem dzięki notacji wykładniczej? Nie, prawda? Więc rzadko się stosuje notację wykładniczą o w takich przypadkach, gdzie liczby nie kończą się samymi zerami, tylko tam coś się jeszcze pałęta po prawej stronie. Ale czasami jest i tak. Jeżeli jest taki przymus, że tak trzeba zapisać, no to tak robimy. Co robią w takim wypadku naukowcy? Zazwyczaj robią coś takiego, żeby nie pisać tego ogona tutaj, o, tego ogonka, to robią coś takiego, o, w przybliżeniu mówią, o, oj, znowu mi się tutaj zamieniły cyferki, o, razy 10 do 8, pomijają ten ogon, dlatego piszą w przybliżeniu. To oznacza, że prawdopodobnie gdzieś tutaj jest jeszcze jakaś cyferka, może i dwie, ale oni ją pominęli, bo ona jest daleko, daleko na prawo. No, nas, jak sądzę, na razie to jeszcze w gimnazjum nie spotka ta przykrość, ale w liceum już może taka przykrość spotkać, jeżeli powiedzą na przykład wynik podaj w przybliżeniu. Jak będziesz miał takie polecenie, to oznacza, że o, jakieś tam cyferki pałętające się na prawo za zerami możesz usunąć, zapisać o w ten sposób i dać wtedy z falkami, czyli że wynik jest w przybliżeniu. No dobra, no a teraz kolejne trzy przykłady sobie zróbmy. Tym razem przesuwamy przecinek w prawo. O, raz, dwa, trzy. Za pierwszą cyferkę. Czyli przypisujemy dwa, tenże przecinek. I teraz mamy raz, dwa, trzy, czyli razy 10 do minus trzeciej. Następny. Liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tu będzie przecinek. Czyli mamy 8,475. Razy 10 do której? Raz, 2, 3, 4, 5 do minus piątej. No i teraz przypadek taki analogiczny do tego tu. Też można powiedzieć bez sensowności używania notacji wykładniczej, no bo zobacz. Tutaj musielibyśmy co zrobić? Przesunąć przecinek o tu, tak naprawdę od razu za pierwszą cyferkę. Czyli byłoby 2, o, przepisujemy sobie całą resztę tu. Aż 6 zer. 31 razy 10 do minus pierwszej. Czy coś daje tego rodzaju zamiana? Moim zdaniem niewiele. Ale jak się uprze treść zadania, że tak masz, że dostaniesz tego rodzaju przykład i będzie wyraźnie powiedziane zapisz w notacji wykładniczej, no to trzeba to zrobić. Chociaż jak widzisz, przejście z tego zapisu po lewej na ten po prawej niewiele zmienia. No ale notacja wykładnicza na upartego jest. No i jeszcze kolejny zestaw kilku przypadków. W tych poprzednich to były zera na prawo, czyli liczba się kończyła zerami albo zaczynała zerami, a tutaj zobacz, w ogóle nie ma zer, a nadal jest polecenie zapisz w notacji wykładniczej. Ale zasada się nie zmienia. Proszę bardzo, przesuwamy sobie o raz, dwa tutaj, czyli mamy jeden przecinek, teraz przepisujemy cyferki i razy 10 do której? Przesunęliśmy o dwa do drugiej. Przepisane, zrobione. Przesunięcie w lewo, a więc 10 do drugiej. O dwie pozycje przesunęliśmy. Co tutaj zrobimy? Też każą nam to w notacji wykładniczej zapisać. Możesz podejrzewać, że już jest, bo jest razy 10 do trzeciej. Nie, nie jest. Zobacz, przecinek jest dopiero po dwóch cyfrach. W notacji wykładniczej musi być po pierwszej cyfrze, więc trzeba go będzie przesunąć tu. A więc o jedną pozycję, czyli mamy 3, 4, 8 razy 10 do pierwszej, bo o jedną pozycję żeśmy przesunęli, czyli o to, to jest dokładnie to i jeszcze razy 10 do trzeciej. Ten ogonek czekał. Czyli pierwsza rzecz to trzeba było uzyskać liczbę, gdzie przecinek będzie po pierwszej cyferze.